Hello dear friends, my name is PZ, czyli Artur Gadomsk 2, Cygar, and welcome to another episode z gry Rodzina od War, czytajcie skrót, misja numer 10. Dzień w butelce, w której idziemy do bazy Alfa, żeby rozmówić się z Devu Publicznym na temat poprzedniej misji, czyli misji Syberyt, w której zebraliśmy dużo liczbę Syberytu. Jednak nie ma co tutaj z tym Syberytem robić, bo się boi Devio, że wybuchnie ten Syberyt mu w bazie. Dlatego trzeba złożyć nową bazę. Bazę Epsilon, w której wszyscy naukowcy, łącznie z Dimitrem Saczarowem, będą tam transportowani. Już tam są, tak naprawdę. I my się tam wybieramy, żeby tutaj zbudować im bazę. Dodatkowo są też tam Arabowie, wyjęci Arabowie, a ich dowódca Kacperek, który tam będzie tak naprawdę też chciał trochę tych technologii syberytowych, mamy im zapewnić trochę syberytu, oddać, żeby oni też zaczęli badać technologie syberytowe, żeby był sojusz. Tak naprawdę Devo Publicznie dogadał się z Jakesem, że to będzie raczej wygodny sojusz, dlatego będziemy tutaj, Galik Grant będzie nas tutaj informował. Dlatego zaczynamy od szybkiego zbadania technologii syberytowych, gdyż jasno, że jedyny cel. Ja chcę tą misję szybko zrobić, tak? Ja nie mam czasu teraz. No poczekaj! Dlatego szybko zaczynamy badać wszystkimi naszymi żołnierzami. Zostawiając sobie tylko 5 ludzi, dlatego tutaj zajęte badaniami i szybko wszystkie technologie syberytowe zaczynam badać. Im szybciej, tym lepiej. Tak według mnie. Właśnie. I tutaj mnie tak mówisz, że tylko myślą o Syberycie. Ja bym tu chciał, on by chciał tu jakąś nową broń. Granatnik samobieżny by się przydał. Daj mi tylko pół ten kawałek drewna, drewna. Gdy ci wyrek. Celowniki lasierowe. Oczywiście trzeba budować. Bo tutaj nie wiadomo co zrobi Genshar, mają Genshar, 1 złoty. Nie wiem, tak kurwa na koniec, z dumą. No i druga rzecz, pojazdy komputerowe. Na razie nie mam pojazdów, tylko będziemy mieć wyżyczki komputerowe, które okażą się całkiem spoko rzeczą, tak naprawdę. W ogóle tutaj nie ma gościa skrzynek, Marszale, myślałem, że tu będzie Marszal jeszcze. W sosie jest Marszal, dlatego trzeba tutaj przypilnować, bo tutaj mają Genshar, 1 złoty, może coś zrobić fajnego. Nam zrobić fikołka. W ogóle jakiś naukowiec wyszedł z laboratorium i chyba zmienił się. On teraz jest chyba. A nie, jednak nie, jednak idzie do kogoś. Nie wiem. Że już tutaj nas atakują. Zapomniałem, jak atakowałem w 9 misji bazę Epsilon. Najtrudniejsza misja w całym OW. Bo się zaatakowałem. Dalej mi się śni po nocach. A jeszcze jest już za mną. Chociaż dodaj teraz na Steam jakieś nowe osiągnięcia, które są z wanilki. No teraz są na Steamie dostępne, więc trzeba będzie zagrać, zrobić stream. Ja chcę zrobić tak, na jednym streamie zrobić wszystkie achievementy naraz. Oczywiście odbudowałem koszary, które od razu się zniszczyły. Chyba bułk jakiś. Ale te dwa ciężkie działa nieźle klepią moich ludzi. Jest mówione o Lividzie, bo to wszystko zawdzięczamy Lividowi. Pamiętajcie. On tutaj mówił o tym znalezisku z poprzedniej misji, o tym artefakcie. Trochę go badał. Artefakt kajmuśki. Pamiętajmy, że to jest artefakt kajmuśkowy, na którym są mody, stare mody z Gotika, które robi Sebastian na Discordzie Serafis. Serafis? Coś takiego. Także zapraszam też na wpadnięcie na właśnie na tego Discorda, jeśli lubicie grać Gotika, bo tam jest naprawdę fajny mod. Także pozdrawiam Sebastiana bardzo serdecznie, który właśnie te artefakty kajmuśki dziękuję. I tutaj mówione też, Arabowie atakują, powtarzam, Arabowie atakują. Tworę, o, jak Kacperek chce o religii Original Warnet pogadać chyba. Paul, co ty to robisz? Właśnie, Paul Polska to jest, Polka tam, przypomniałem sobie z trzeciej misji. Paul to jest Paul Polska, który robił moda społeczności. To Araby nas strasznie szybko atakują. Dlaczego Arabowie tak szybko nas atakują? Ktoś mi może wytłumaczyć to? Co jest z tym Paulem Polską? Przecież on nosi mundury Jakesa. Twoja religia.
Aś tam Kacperek gadał o ideologii, ale on chyba się zagubił w czasoprzestrzeni, bo on tak naprawdę jest dobrym człowiekiem. On jest żółty, a nie żółty czy też zielony. A jeszcze Linda Violet nam mówi, że tutaj Rosjanie założyli swój posterunek. O, tutaj Dymitra Czaro wygląda na spiętego. On nie podoba się, że dzieli się wiedzą z najemnikami. Przecież najemnicy cię atakują. Co ty gadasz, DJ Darek? Halo! A on to jak mój komender. Oczywiście, weźmiemy szybko inżyniera i przejmujemy bazę. Bo w tej bazie są miździści. No i teraz tutaj rozkaz DWP był jasny. Nie możemy się dziwić bez powodu. Przecież już ci kurwa drabowie atakują, co ty chcesz? O, jest i on, Lukas! Który od razu ginie! On od razu dostał czajnik. Jest i on. Lukas. Który dostał jebla po ograniu 15 misji. Na łatwym poziomie. 15 misja. Amerykańska w sosie jest tak cały Arkamp. Raz w niego zagrasz, już nie powracasz do gry. Arkamp zniszczył Gomezosa i Iwana, a 15 misja zniszczyła Janciego i Lukasa. Nie wiem, co jest gorsze. Bo 2 do 2 w tym momencie jest. Ratować Lukasa, bo ma fajny dubbing. Taki cieniuś kuchy. Oczywiście jeden shake. Szkoda, że to nie jest Sheik Jakes. Zresztą dobrze, że to nie jest Sheik Jakes. Bo Sheik Jakes chce mieć w przymierzu. Dlaczego trzeba go zabić? Elo, elo, 3-2-0. Tutaj jeszcze chcę pogadać. A, nie się czuję lepiej. No, wygląda fatalnie po ograniu Sosa, 15 misji. Powiesz mi, co się stało? Wykupił pobyt w ludzkim obozie. Aha, w polskim obozie wykupił pobyt. Tutaj Rachol go wypuścił, co ciekawe. I mają nową zakładniczkę. Heike Scheier. A, spodobała się Lukasowi. No, pamiętasz tego Rachola, co lubił hamburgery? On mnie wypuścił. Dokładnie tak. To równy gość. No nie, no kasa zabić. To by nie było godne. Taka śmieć nie jest godna. To jeszcze kurde, a będą mnie atakować Ruscy. A, źle to wszystko zagrałem, tak. I chuj mi w dupę. Zostało mi tak, 12, 13, 14, 15. 8 odcinków zostało mi do nagrania. Przeboleję jeszcze te 8 odcinków, tak? Przeboleję te 8 odcinków. Sobota i niedziela przed świętami to są właśnie te dni, gdzie będę nagrywał. I będę chciał już praktycznie całość nagrać. Może nie całość, tak? Ale chociaż trochę, żeby przód było. No i potem osiągnąłem główny cel misji, ale ja tu jeszcze chcę zbadać operacja Torch. O właśnie, coś porozmawiamy o operacji Torch? Kurde, tak mi się nie chce tego kogora. Kurwa, kurwa.